Spodziewała się takiego ataku rywalki? Tak, szczerze mówiąc, tak. No, ona chyba nawet sama w wywiadzie wczoraj, tak? Ale co? Kamila powiedziała, że chyba będzie musiała skończyć walkę w pierwszej rundzie. Także tak, no, spodziewaliśmy się tego i udało się z tego wybrnąć. Sportowe czy emocjonalne podejście u ciebie? U mnie jest na pewno sportowe, ale emocjonalne również, bo mówię, już gdzieś kiedyś wspomniałam, że jeżeli zwyciężę z Kamilą, to będzie dla mnie takie podwójne zwycięstwo. No jako, że to jest moja, no, mimo że gdzieś tam coś tam brzydkiego powiedziała o mnie, to i tak ja tam do niej nic nie mam. Dla mnie jest sympatyczną kobietą i mówię, no zwycięstwo nad swoją idolką z dzieciństwa, może nie wiem, ma, ale z fitnessu. Także bardzo fajnie. Po tej wczorajszej niezrobieniu wagi przez nią byłaś wkurzona i tak planowałaś, że tutaj gdzieś eksplodujesz właśnie ze względu na to, że ona tak naprawdę nieprofesjonalnie troszeczkę podeszła. No nieprofesjonalnie podeszła, bo zarzekała się, że to dla niej nie problem, no ale podobno była chora. Także jakoś to jestem w stanie zrozumieć. A szczerze mówiąc, czy ja byłam zdenerwowana na nią? Nie. Nie, ja po prostu chciałam wyjść, zawalczyć i to tyle. Czy zrobiła wagę, czy jej nie zrobiła. Jakie były pierwsze słowa twojego partnera, Marcina, po zwycięstwie? Muszę sobie przypomnieć. Jakieś przekleństwo pewnie. Na pewno bardzo przeżywał z tego, co widziałem. A czy nie, mogę powiedzieć, że jesteś wielka, czy coś takiego, nie wiem. Kurczę, nie wiem, ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć teraz. A propos Marcina, Marcin wspominał często w wywiadach, że jest ciężko przed jego walkami, że trochę jest nieznośny i że ty to musisz znosić, więc jak to wyglądało, jak ty miałaś teraz walkę, a on ma za tydzień? Nadal był nieznośny. Znaczy, ale powiem wam, że było całkiem okej. Okay. Ja nie musiałam tej wagi robić, bo tylko 2 kg, także chociaż jeden nerwowy człowiek odszedł. A Marcin co? No Marcin też starał się jakoś tak lżej do tego podejść. Po tych 15 sekundach, jak wróciłaś do szatni, to było tak, że chciałaś jeszcze przyłożyć w ścianę, kopnąć w szafkę, żeby wyładować się? No nie, absolutnie. To już starczyło mi. Okay. Następna walka w kategorii 52 raczej? Tak, 52, bo mówię, no to jest bez sensu bić się gdzieś z dziewczynami, które ważą na co dzień, nie wiem, 65, bo podejrzewam, że tak jest. Także zresztą wzrostowo też mam 1,62 m, także myślę, że 52 jest idealna i no nie mam problemu ze zrobieniem tej wagi, także jak najbardziej. Skąd pomysł na muzykę na wyjście? A, no bo tak bardzo długo myślałam o tym, a szczerze mówiąc, Marcina muzyka mnie tak naprawdę bojowo nastraja do walki. Także no mówię, czemu nie? Skoro zombiaki, to zombiaki. Przy tej samej muzyce. 2 lata temu chciałam cię zaprosić do programu MMA Wax i teraz tak naprawdę chyba muszę Marcina zaprosić do takiego programu, jakąś sobie nazwę wymyślić, bo tak naprawdę stajesz się zawodniczką, stajesz się taką prawdziwą zawodniczką. Powiedz nam proszę, jakie masz plany na najbliższą karierę? Czy ty widzisz dla siebie jakąś przeciwniczkę, z którą mogłabyś zawalczyć w Fenie? Czy chciałabyś, żeby Fen kogoś dla ciebie ściągnął spoza organizacji? To znaczy ja będę walczyć tak naprawdę z każdą dziewczyną, którą mi organizacja za to, że po prostu narzucą, no bo ja nie będę sobie wybierać. A czy mamy pomysł? No na razie nie wybiegaliśmy tak daleko, po prostu miałam zawalczyć tą walkę, wygrać ją, wygrałam i teraz będziemy myśleć dalej. Obowiązki medialne jeszcze cię gdzieś tam bodą troszkę i stresujesz się przed tymi wywiadami, czy już jest lepiej? Jest o wiele lepiej, ale uważam, że to jest najgorsza partia, najgorsza część tego biznesu. Nie trwa 15 sekund? Dokładnie. Ostatnie pytanie w takim razie, żeby już nie potęgować tego stresu. Właśnie o stres. Przed walką swoją denerwowałaś się bardziej, czy denerwujesz się przed walkami Marcina bardziej? Nie, jeżeli chodzi o walkę, to jakoś taki mam spokój wewnętrzny. Jeżeli chodzi o moją walkę, a zdecydowanie Marcina idzie się troszeczkę przyzwyczaić do tego, już mniej się denerwuje niż kiedyś, ale to są wciąż takie nerwy, że naprawdę najlepiej bym została w domu i poczekała, nie oglądała, no ale... Dziękujemy, gratulujemy. Dziękuję. Thank you.